Święty Paweł pisze: i jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Miłość to jest taka przedziwna siła, która ma w sobie coś zaborczości. Zabiera, jakoś ogranicza, otacza, ochrania to, co kocha. W jakiś sposób wydziela jakąś osobę czy rzecz z tej całej mnogości świata i zachowuje dla siebie. I tak samo jest z miłością Boga, która jest, Bóg mówi o sobie, że jest Bogiem zazdrosnym, jest takim, który nas otacza, ochrania, zabiera i który chce nas oddzielić od tego wszystkiego, co mogłoby nas od Boga odciągnąć, to wszystko, co mogłoby zagrozić tej miłości, jaką Bóg ma dla człowieka. Dlatego prośmy dobrego Boga o taką otwartość na Jego działanie i byśmy dali się Panu Bogu zagarnąć, abyśmy dali się Panu Bogu odgrodzić nas od tego wszystkiego, co zagraża Jego miłości do nas. Faryzeusze przychodzą do Jezusa, żeby Go ostrzec. Ostrzec przed Herodem, mówią Mu: uciekaj. Ale Jezus mówi: nie. Dziś, jutro i pojutrze będę w drodze. Chcę iść, nauczać, czynić znaki. Przede mną trzy ważne dni. Tak się składa, że przed nami także trzy ważne dni. Jutro uroczystość Wszystkich Świętych. Pojutrze dzień, w którym będziemy wspominali wszystkich wiernych zmarłych. A następnie niedziela, czyli uroczyste wspomnienie tego momentu, kiedy Jezus pokonał śmierć, po to, żeby nas pociągnąć do życia. Może warto ten dzisiejszy dzień wykorzystać jako przygotowanie do tej drogi, do tych trzech dni, w których Jezus chce nas na nowo zgromadzić, po to, żeby nam opowiedzieć, owszem, także o śmierci, ale przede wszystkim, żeby nam opowiedzieć o życiu.